Dziś w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbyły się warsztaty dla dzieci stworzenia masek karnawałowych. Zajęcia te są częścią programu Ferie z Muzeum 2017. Wstępem do warsztatów był krótki wykład o historii weneckich masek karnawałowych. Moretta. Ta maska pochodzi właśnie, ona została wymyślona w Wenecji, ale zaczerpnięto ten pomysł z Francji, dlatego że we Francji kobiety, które odwiedzały klasztory, miały obowiązek nakładania takich czarnych welonów, tak? Czyli takich czarnych woali. Odwiedzały tam, nie wiem, kuzynki tak swoje, które były zakonnicami, czy zanosiły datki na klasztor. Wtedy kobieta właśnie we Francji musiała taki woal za głowę założyć, jak szła do klasztoru. Dzieci oprócz dobrej zabawy miały niezwykłą okazję nauczyć się nowych rzeczy, spędzając przy okazji miło wolny czas. Mamy karnawał, więc mamy maski karnawałowe. Weneckie są najbardziej ozdobne, tak? Jak już mówiłam właśnie w prezentacji, to jest kilka typów, chyba 6 albo 7 tych masek, więc tutaj uczestnicy zostali zapoznani z nimi, ale oczywiście ich inwencja twórcza to jest ich sprawa, tak? Więc ja tutaj nie ingeruję. Jak te maski wyjdą, tak wyjdą, ale widać, że niektórzy się zainspirowali tymi weneckimi maskami, więc mam nadzieję, że jak oni już ukończą, ozdobią je tam piórami, różnymi cekinami, więc wszystko będzie wyglądało bardzo dobrze. Uczniowie przygotowane przez siebie maski w Muzeum Regionalnym w Kutnie na pewno wykorzystają jeszcze nie raz podczas ferii.